Cezary Krzysztofa, gorące pytania. Pytaniem, które poruszymy w trzeciej części programu, jest, czy niepalący są terroryzowani przez palaczy. A moimi gośćmi są dr Konstanty Radziwiłł. Witam jeszcze raz. I występujący w roli zatwardziałego palacza, redaktor Andrzej Potocki. Witam raz jeszcze. Jeszcze tutaj palacza, może nie zatwardziałego, ale... to był trochę żart. I żeby jeszcze trochę może podkręcić atmosferę, która, muszę wam powiedzieć, że w przerwach jest równie gorąca jak na antenie, pokażę fragment materiału z takiej kampanii antynikotynowej z Norwegii. Over 80% av sigarettrøyken usynlig. Uansett hvor forsiktig du puster barna inn de giftige stoffene. Hadde du kunnet se alt som faktisk der, ville du ikke røyket. Se slutta.no eller kontakt røyketelefonen. Tutaj wrócę trochę do tego, o czym mówiłem w poprzedniej części, że ja jako osoba niepaląca postrzegam kwestię palenia zapewne inaczej niż osoby palące, ponieważ no, palący, tak jak mówię, no, staram się znaleźć ten modus vivendi między ich wolnością a wolnością moją. Natomiast ja, jako że u nas w domu nikt nie pali, ja wiem, że trochę inaczej powinna być ta wentylacja skonstruowana, ale w naszym bloku jest skonstruowana akurat tak, że ja czuję, jak ktoś pali, nie wiem, dwa piętra wyżej. I wręcz muszę powiedzieć, że bardzo istotnie mi to przeszkadza. Panie redaktorze, czy pan się często spotyka z pretensjami niepalących? Czasem tak, ale wracając do pańskiej opowieści, na przykład mój sąsiad z dołu lubi grillować. Jak przyjeżdżam z Gdańska do Warszawy, wchodzę do mieszkania i mam ten zapach tego grilla, który mnie też denerwuje. W związku z tym już tak daleko bym nie wchodził. Wolno ci bo ja rozumiem, że zmierzał pan redaktor do tego, nie, żeby... Nie, tylko pewnej wrażliwości, nie? Żeby no tak, nie, no, na zapachy jesteśmy generalnie wrażliwi, ale nie chciałbym przesadzać z tym. Natomiast jakie było pytanie, czy... Czy spotyka się pan redaktor z pretensjami niepalących? Jak to wygląda? Czasem czy tak, tak, jest tak, jakaś to jest denerwujące granica, bardzo, to jest bardzo denerwujące. Staram się swoim paleniem nie drażnić innych ludzi. No oczywiście nie wspominam o kazusie małżonki, wiadomo, że tutaj w tym przypadku to... Strażniczki domowego. To tutaj jest zdecydowanym wrogiem palenia i to, co ja muszę wysłuchiwać zapalając papierosa, to już tylko ja jeden wiem, w związku z tym to kolejny taki etap prześladowań palacza. No ale faktycznie jest coś takiego, kiedy ludzie zwracają uwagę, no właśnie w takich sytuacjach jak na przystankach to się może zdarzyć. Zdarzyło mi się tam ze 2-3 razy, bowiem ja ten zakaz przystankowy, na niego nie zwracam uwagi po prostu. I spotykam się z reakcją społeczną. Tego kiedyś nie było. Ja zaczynałem palenie, jak nie było takiej propagandy antynikotynowej, jak jest teraz. Nikt tego nie uświadamiał. Generalnie no mówiło się, palenie szkodliwe, ale palili wszyscy i palili wszędzie. Znaczy, dużo osób bardzo paliło i prawie wszędzie. Nie było tych stref ograniczeń, tak jak dzisiaj. No i też nie było tej świadomości, jak już się w ten nałóg weszło, no to już się w nim siedzi. No jakoś próbuje się z tym nałogiem żyć, co spotyka się właśnie też i z reakcjami ludzi. Uważam te reakcje ludzi na przystanku, na przykład, tu będę upierał się przy swoim, trochę za nadreakcję, natomiast generalnie na pewno jest tak, że społeczeństwo jest w ostatnich latach zrobiło się bardzo wrażliwe na dym papierosowy i właśnie tak jak pan redaktor w domu u siebie wyczuwa ten dym, który gdzieś tam się pojawia i ma z tym, że tak powiem, problem, że ktoś mu coś przeszkadza robić. Panie doktorze, żarty żartami, ale co się dzieje z człowiekiem, który zmuszony jest do biernego palenia? Co się dzieje, jakie to może mieć skutki? To jest najistotniejsze, prawda, że tam, gdzie czujemy dym, no to już z całą pewnością występują wszystkie jego toksyczności. Jak z tego filmu było widać, nawet tam, gdzie go nie czujemy, to jakby ta resztka tego dymu, nawet tam, gdzie go nie wyczuwamy, to on już i tak szkodzi, prawda? Więc tym bardziej to,
miejsce, gdzie czuć dym papierosowy, jest po prostu niebezpieczny dla tych, którzy wdychają ten dym, no, że tak powiem, niewinnie, to znaczy nie są palaczami, prawda, i po prostu biernie, no, muszą oddychać, wobec tego wdychają także i ten dym. Także w tym sensie oczywiście, no, chyba jedna jedyna rzecz, z którą bym się zgodził, no to to, że no, jeżeli ludzie mieszkają w domach wielorodzinnych, no to trudno ludziom zakazać, tym, którzy palą u siebie w domu, ze względu na to, ja że inni nie to odczuwają, planuję, prawda? Tylko chciałem pokazać, to, że natomiast czuję. Natomiast ja myślę, że wszyscy obserwujemy na szczęście bardzo dużą ewolucję. Ja muszę powiedzieć, pamiętam z czasów młodości, że niejednokrotnie do naszego domu, gdzie były małe dzieci, gdzie często moja żona w ciąży była, wszyscy wiedzieli, że nie palimy, a do nas goście przychodzili z papierosami i nawet bez pytania, czy mogą zapalić, po prostu palili. To jest dzisiaj zupełnie niewyobrażalne, dzisiaj to zupełnie nie może się zdarzyć. I na szczęście również na tych przystankach ci palacze, którzy nawet, prawda, oczekują na ten autobus czy tramwaj, na ogół stają jednak daleko z boku i jeśli tam przekraczają jakiś przepis, prawda, bo gdzieś się zbliżyli zanadto do słupa, to jednak mimo wszystko zdają sobie sprawę z tego, że no, ten dym papierosowy od nich płynący nie może po prostu dochodzić do innych. I myślę, że to jest wielki nasz sukces. Natomiast, panie redaktorze, no, jeśli mówi pan tak właśnie, że no, dość żartów, poważnie, ja powiem tak, no, nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał tej okazji, tego programu. Bardzo dziękuję za jego pojawienie się w telewizji, bo to nie jest taki temat, jak to się mówi, seksy, prawda? To no, taka ciężka sprawa. To jest bardzo fajnie, że on się pojawia. I ja bym powiedział tak, bardzo ważne, żeby, ja wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Palenie to jest choroba. Choroby możemy leczyć i tę chorobę także. Jeśli nie potrafisz sobie poradzić z paleniem, to zwróć się do lekarza z prośbą o pomoc. To jest możliwe, żeby ci pomóc. I no są, jeśli nie metody takie behawioralne, prawda, to również i farmakologiczne, które mogą wesprzeć osobę, która walczy z paleniem. Ale żeby nie zamęczyć państwa metodami zwalczania tego nałogu, czy leczenia tego nałogu, to chcę powiedzieć, że wśród moich pacjentów jest całkiem spora grupa takich, którzy stosują metodę, którą im polecam i która bywa skuteczna. To jest niepalenie jeden dzień. Jeżeli ktoś dzisiaj słucha nas czy ogląda, proszę pana, proszę pani, proszę spróbować dzisiaj do wieczora nie zapalić ani jednego papierosa. Jest to możliwe? W ogromnej większości. Panie redaktorze, też pana na to się namawiam. Ja przecież do wieczora nie paliłem, proszę nie zapalić. Ja miałem okresy, kiedy nie paliłem, rok, półtora roku. Proszę nie miałem podejmować od razu decyzji o tym, że nie zapalę już nigdy, bo to nigdy wielu palaczy przytłacza, prawda? Natomiast proszę spróbować nie zapalić dzisiaj do wieczora. Wszystkich a sztuk jutro rano, a jutro rano, wszystkich sztuk próbowałem. Panie redaktorze, a jutro gwarantuję. Rano, żadne sztuki, a jutro rano się zobaczy. Chyba, że pan ma jakiś złoty środek i do pana jak przyjdzie. Będzie pan chciał, to proszę zadzwonić do mnie jutro rano i umówimy się, że jutro pan też nie będzie pali, ale dzisiaj proszę myśleć tylko o dzisiejszym dniu. Naprawdę to bywa skuteczne. Panie doktorze, ja przepraszam. Nie, to jest dobry pomysł, dzisiaj. Ale nie mówię, że nie. Ja na przykład, ale każdy palacz, większość palaczy miało w swoim okresie, w swoim życiu okresy niepalenia. No mnie się zdarzyło półtora roku nawet nie palić. No mi się papierosy po nocach wtedy śnią, no. Ale to ale jest taki tak silny, nie, spokojnie, tak, to jeden dzień, to bez bólu, no, to, jutro, okay. Znaczy, no trochę z bólem, proszę, no. Nie popalić, ojej, no to, a jutro rano nie chcę, nie chcę tutaj zobowiązań podejmować, to ja do pana doktora jutro zadzwonił, w takim razie. Na klątwę, to pierwsze klątwę. No, już będę myślał o tej klątwie, ja wiem. Ale ja jeszcze się wiem, że działacie w dobrej wierze, wiem. Ja się uprę i pana doktora jeszcze dopytam o to skutki biernego palenia. Co się dzieje, nie wiem, z sercem, z płucami, ze skórą, jak to wpływa i na dzieci, i na dorosłych, i tak dalej. Proszę pana. Myślę, że to może być obrazowe. Proszę pana. Oczywiście toksyczność dymu papierosowego zależy od ilości tego dymu wchłoniętego, prawda? Więc jest, no nie ma żadnej wątpliwości, że ktoś, kto pali 60 papierosów dziennie, jest bardziej narażony na różnego rodzaju ryzyka niż ten, który pali 10. No i podobnie ten, który pali papierosy, jest bardziej narażony od tego, który biernie pali, czy wdycha dym pochodzący z papierosa innej osoby. Więc na pewno bierne palenie, no znowu jest kwestia nasilenia, prawda? Jeżeli na przykład
ktoś był w dawnych czasach kelnerem w kawiarni, w której większość gości paliła, to jego narażenie, mimo że tylko biernie palił, było znacznie większe niż tego, kto na przykład ma małżonka, który od czasu do czasu zapala w domu papierosa, czy też na przykład w samochodzie, prawda? Ale znowu, jeżeli porównamy różne miejsca, to na pewno palenie przez inną osobę w samochodzie jest znacznie bardziej toksyczne dla współtowarzyszy niż zapalenie na przykład na przystanku, prawda? Co nie znaczy, że na przystanku jest bezkarne, to jest też szkodliwe, tylko krótko mówiąc, ilość tego dymu no, jest jednak czynnikiem, który trzeba brać pod uwagę. Natomiast jakie skutki? No skutki są w zasadzie, można powiedzieć, takie same jak w przypadku palenia, czyli te wszystkie ryzyka, na czele których jest przede wszystkim rak płuca i choroby układu krążenia, przede wszystkim zawał mięśnia sercowego, ale cała długa lista innych chorób, prawda? Chorób na przykład dotyczących przewodu pokarmowego, żołądka dwunastnicy, skóry. No wystarczy spojrzeć na palacza. Żołądka też? Oczywiście, że tak. No, palenie zwiększa wydzielanie kwasu solnego i jest jednym z czynników, które mogą wpływać na powstanie choroby wrzodowej. Oczywiście tutaj często zbiegają się różne ryzyka, prawda? Ale jeżeli człowiek posiada jakiś rodzaj skłonności do jakiejś choroby, o czym nie wie, no i wprowadza dodatkowy czynnik podwyższający ryzyko tej choroby, no to jasne, że w takiej sytuacji ta choroba tym bardziej może się pojawić, prawda? Także można powiedzieć, że my znamy listę chorób odtytoniowych, ona jest bardzo długa, i dla palaczy biernych, no niestety to nie jest teoria, to jest tak, że im także zagrażają te choroby, które zagrażają palaczom. I tutaj do redaktora Potockiego mam takie pytanie, może natury trochę społecznej, bo ja też no, spotykam się z tym, że ja muszę, no tak mi się wydaje, czasami zwrócić uwagę jakiemuś palaczowi. On się może czuje zaatakowany, ja wcale tego nie chcę, tylko chcę uzgodnić jakieś linie demarkacyjne, nie? Jakim językiem, jakich słów mam używać, albo nie wiem, jakich metod, czy w jaki sposób to robić, żeby pozostać w sferze wyznaczania linii demarkacyjnej, a nie wchodzić w sferze konfliktu, w sferę konfliktu. Mnie się wydaje, że jest to tutaj odpowiedź krwi w tak zwanym poziomie kultury osobistej, bo można zwrócić uwagę w takiej formie, można zwrócić uwagę w innej formie. To już zależy od człowieka, od jego wychowania. No i wszystko można powiedzieć, jak mówią Francuzi, ton robi piosenkę i chyba tu należy szukać rozwiązania tego konfliktu palący, niepalący, no, że jeżeli rzeczywiście taki palacz wkracza w pańską sferę intymności, czy w pańską sferę życia, to próbuje się po prostu z nim kulturalnie porozumieć. No ja mówię do niego na przykład, proszę pana, dym, tu stoi dziecko, a dym mu przeszkadza, nie? I on czuje się trochę, znaczy takie odnoszę wrażenie, on się czuje steroryzowany tym dzieckiem, nie? Że co tutaj, kurczę, jest... Ja zwykle mówię, przepraszam, ale ja jestem niepalący. Albo my jesteśmy niepalący. Na ogół tak. Nie, ja myślę, że te relacje w tym miejscu moim zdaniem nie ma już w Polsce problemu. No oczywiście, bo są różne, zdarzają się jakieś tam incydenty, ale generalnie rzecz biorąc, ja oceniam sytuację nieźle. Zakaz palenia w miejscach publicznych, który kilka lat temu był bardzo zażarcie dyskutowany. I no, ja pamiętam dyskusję wówczas, jeszcze nie byłem w polityce, ale uczestniczyłem w tej polityce zdrowotnej jako reprezentant środowiska lekarskiego, gdzie no jednoznacznie domagaliśmy się tych wprowadzenia tych przepisów, które no można powiedzieć już były obowiązującymi przepisami w bardzo wielu krajach, które no wysforowały się w tej walce z uzależnieniem od palenia papierosów. I pamiętam ogromną taką agresywną wręcz obronę ze strony przede wszystkim producentów tytoniu, producentów papierosów, różnego rodzaju takich lobby bardzo wyraźnie związanych po prostu z tym, że no oni widzą przed sobą pewną perspektywę, która gdzieś tam maluje się w bliższej czy dalszej przyszłości, że po prostu ludzie będą mniej konsumować tego zgubnego produktu i no i raczej to z ich strony była ta obrona. Co ciekawe, wielu palaczom wtedy, kiedy nie palą, dym papierosowy też przeszkadza. No bo jeżeli ktoś w danym momencie nie pali, no to
No nawet jeśli jest palaczem i wyjdzie gdzieś tam, prawda, gdzie jest ładny, świeże powietrze, przyroda, prawda, i tak dalej, no to on się napawa tym czystym powietrzem. I jakby ktoś mu zaczął dymić obok, to też mu to będzie przeszkadzało. Palacz napawa się dymem. Panowie, nie, myślę, że właśnie niekoniecznie cudem, prawda? Niekoniecznie cudem własnym, tak. To będzie puentą naszego programu. Za udział w tym programie dziękuję doktorowi Konstantemu Radziwiłłowi. Bardzo dziękuję. I redaktorowi Andrzejowi Potockiemu, dziękuję, który naprawdę bardzo dzielnie dzisiaj. I namawiam na rzucanie palenia wszystkich tych, którzy. Trzymam za słowo, będę dzwonił. Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.